muzyczne i byłem przekonany, że będzie to jazz w dość czystej postaci, stylizowany na legendy jazzu, na przykład Miles Davis, Herbie Hancock, Marcus Miller. Jednocześnie panowie grają naprawdę niesamowitą muzykę, która porywa takiego człowieka jak ja, który zajmuje się jazzem. Jazzie powiem szczerze, się nie znam i wcale się tego nie wstydzę, że się nie znam, ponieważ jazz nie jest łatwą muzyką i jest otoczony tak dużą historią, że trudno tak naprawdę komuś spoza świadka muzycznego to wszystko ogarnąć. Natomiast no, wiem, że jest tutaj mnóstwo elementów wymieszanych. Bardzo mi się podoba i jestem zadowolona. Nie żałuję, że wydałam te 15 zł i że przyszłam. Zawrotne 15 zł. Początek wydawał mi się, że to jest naprawdę psychodeliczny rock, trochę alternatywa, jednak słychać duże wpływy muzyki jazzowej, widać, że panowie uwielbiają to, co robią, to, co tworzą, że potrafią jednak zahipnotyzować publiczność. Mam nadzieję, że wiele osób podziela moje zdanie i wiem, że nie dla każdego to jest styl stricte jazzowy. Jednocześnie ja z czystym sercem i naprawdę z całego serca mogę polecić ten zespół. Jeśli ktoś nie był, niech żałuje, że go nie było.